Witam YouTube, z tej strony Karol, mamy 27 września, piątek. Dzisiaj jak co tydzień aktualizacja wykresu analizy Bitcoina. I ostatnimi czasy trafia się coś ekstra. Tydzień temu było złoto, a dzisiaj to będzie Solana, czyli altcoin. Na wstępie spojrzenie na moją analizę sprzed tygodnia. A jeszcze jedna rzecz ekstra. Wrzucałem analizę platyny na te konto tradewarsowe, gdzie założenie było takie, że w tej strefie czekamy na sygnał wzrostowy i słuchajcie, pojawił się ten sygnał, mamy wzrost ze strefy i pokrótce Wam pokażę już może w ramach wstępu, że co jest tutaj sygnałem. Sygnałem jest złamanie tej tendencji spadkowej i wykonanie wzrostu, który ma być sygnałem, że ten spadek się zakończył i teraz będziemy już kontynuować wzrosty. Na razie założenie jest, iż mamy 1, 2, 3, 4 i to właśnie na falę czwartą podejmowałem tę decyzję o dołączeniu do wzrostów, ale wcale to oznaczenie nie musi być właściwe. Jeżeli jest właściwe, to teraz po fali piątej powinniśmy dostać korektę, która zniesie cały ten ruch wzrostowy o 50%, także warto tutaj poprzyglądać się tej korekcji, spróbować znaleźć zakończenie tego ruchu ewentualnie. Ale wcale nie musi tak być. Możliwe, że mylę się i mamy trójfalową falę pierwszą, trójfalową falę drugą, dostaniemy trójfalową falę trzecią, później czwórkę i jeszcze piątkę i ten ruch jeszcze długo, zanim wykona jakąś głębszą korektę na 50%. Ale tak czy inaczej uważam, że sygnał jest i warto tutaj poprzyglądać się, jeżeli ktoś jest zainteresowany tym rynkiem. Teraz wracając już do mojego nagrania sprzed tygodnia. Mamy Bitcoina. Omawialiśmy sobie tydzień temu, że cały czas bez zmian, jeżeli chodzi o długoterminowe spojrzenie, cały czas zakładam, że ten ruch spadkowy to jest tylko korekta, nazywana przeze mnie jako fala czwarta i spodziewam się wzrostu fali piątej w okolicy 90 tysięcy i że to jest dołek. Dzisiaj sobie zaktualizujemy scenariusze lokalne, jakie mogłyby się tutaj wydarzyć, na jakie korekty warto by było być przygotowanym. Bo tydzień temu omawialiśmy sobie jeden ze scenariuszy, to był taki, że dopóki nie wybijemy tej potencjalnej fali pierwszej, a zobaczymy spadek na 57 tysięcy, to zakładam, że korekta powinna nie spadać tutaj głębiej, w okolicach tych 57 tysięcy się zatrzymać i dać kontynuację wzrostów. I to był scenariusz aktualny do momentu, kiedy nie wybijemy tego wierzchołka fali pierwszej. Już dzisiaj wiemy, że ten wierzchołek został pokonany, więc ten scenariusz jest nieaktualny. Drugi ze scenariuszy, który omawialiśmy, jak mogłaby wyglądać kontynuacja wzrostów, to jest to założenie Elliottowe, że będzie budował się tutaj klin wzrostowy. Z tego względu, że fala pierwsza była trójfalowa, fala druga trójfalowa, to założenie jest takie, że fala trzecia też będzie ruchem trójfalowym. Później fala czwarta i piąta. I po pięciofalowym ruchu, i tak jak tydzień temu sobie mówiliśmy, o ile ten pięciofalowy ruch nie rozciągnie się do okolic 90 tysięcy, a dopóki nie zaliczymy 10 tysięcy, to uważam, że po tym pięciofalowym ruchu klinowym, jak pojawi się korekta, to ona też powinna być traktowana jako dopiero duża fala pierwsza w piątce, druga, duża fala druga w piątce i kontynuacja wzrostu do tych 90 tysięcy. Także dzisiaj sobie zaktualizujemy te scenariusze i oczywiście, tak jak obiecywałem tutaj na wstępie, zaktualizuję dla Was altcoina Solana. Także zapraszam do oglądania. OK, zaczynamy od Bitcoina, a więc spojrzenie z dziennego interwału i przypomnienie mojego długoterminowego założenia, szczególnie dla osób, które są tutaj pierwszy raz i stale mnie nie śledzą. Założenie mówi, że ten spadek to jest korekta, potencjalna fala czwarta, która nie powinna zejść głębiej niż poziom 0,5. To jest ostatnie wsparcie, tu był po drodze inne wsparcia, które to było minimum fali czwartej, optimum fali czwartej i ostateczny poziom, który nie powinien spadać głębiej do fali czwartej. Tak czy inaczej założenie długoterminowe zakłada, że to jest tylko fala czwarta i czekamy na wzrost, który zaprowadzi nas w okolicy 90 tysięcy. Dopóki cena nie zamyka się pod poziomem 0,5, to jestem cały czas nastawiony optymistycznie do wzrostów. I to tyle, jeżeli chodzi o taki interwał
dzienny, a teraz spróbujemy sobie przejść na 4-godzinowy interwał i spróbować rozszyfrować, w jaki sposób ten wzrost mógłby być tutaj kontynuowany, w jaki sposób do tych 90 tysięcy cena będzie mogła dotrzeć. Jeden ze scenariuszy, który tydzień temu publikowałem, to zakładał, że do momentu, kiedy nie wybijemy tego szczytu, a już to wybiliśmy, więc ten scenariusz jest nieaktualny. On zakładał, że jeżeli cena spadłaby z tego oporu w okolice 57 tysięcy, to zakładam tutaj szukanie dołka, założenie, że to jest tylko korekta i kontynuacja wzrostu. To na dzień dzisiejszy ten scenariusz jest nieaktualny. Jeżeli teraz wydarzyłby się taki spadek, to nie byłbym tak optymistycznie nastawiony jak jeszcze tydzień temu. Więc drugi scenariusz, który publikowałem, to scenariusz Klina, który zakłada, że wszystkie ruchy tu będą trójfalowe, czyli mamy trzy fale do góry, trzy fale do dołu, trzy fale do góry i takimi trójfalowymi ruchami będziemy budować pięciofalowy klin wzrostowy. I po takim pięciofalowym klinie wzrostowym możemy zobaczyć korektę i do momentu, dopóki ten klin nie dotrze do 95 tysięcy. Bo mogłoby się okazać, że wzrost jako fala piąta, oczywiście fala piąta to jest ruch, który kończy jakiś trend, kończy impuls. Impulsy są pięciofalowe, więc fala pierwsza, która napędza wzrost, może być klinem, nie musi, ale może. Fala trzecia, która jest ruchem najbardziej dynamicznym, najbardziej rzucającym się w oczy na wykresie, i fala piąta, która wygasza ruch, czyli też często przybiera taką strukturę klinową, taką dystrybucję. Więc może wydarzyć się tak, że dostaniemy trzy fale do góry, o, przepraszam, że dostaniemy taki ruch, trzy fale do góry jako fala pierwsza, trzy fale do dołu jako fala druga, mamy tu trzy fale do góry jako fala trzecia, przyjdzie trzy fala czwarta i później jeszcze fala piąta. Może się tak wydarzyć i może się wydarzyć tak, że ten pięciofalowy ruch dotrze już do 90 tysięcy i wtedy będę mocno się zastanawiał nad tym, czy to będzie jeszcze rozszerzane na duże 1, duże 2 i kontynuacja wzrostów, bo uważam, że zasięg fali piątej w okolicach 90 tysięcy jest takim najbardziej prawdopodobny do zatrzymania fali piątej. Jeżeli faktycznie zatrzyma, to zobaczymy później spadki bardzo głębokie. Tydzień temu, jeżeli ktoś jest ciekawy, jak bardzo głębokie spadki mogłyby się pojawić, to zapraszam do obejrzenia nagrania sprzed tygodnia. Tam pokazywałem taki scenariusz ze szklanej kuli, który mógłby się wydarzyć po zaliczeniu 90 tysięcy. Więc na tą chwilę to, czego bym oczekiwał w takim ujęciu, powiedzmy, 4-godzinowym interwale, to założenie wzrostowe, że jeżeli ten wzrost będzie tu kontynuowany i dostaniemy wyjście ponad 70 tysięcy, to zakładam, że to jest 1, to jest 2, to jest 3 i kolejny spadek, jaki się tu pojawi, to będzie to fala 4. Fala 4, której, no, będę tutaj walczył o kolejne miejsce do wyznaczenia na zatrzymanie fali czwartej, żeby wykres narysował ruch fali piątej, tak? Czyli moim zadaniem będzie tutaj strategicznym z tej perspektywy, z tego interwału, żeby w tym miejscu, jeżeli faktycznie dostaniemy kontynuację tego wzrostu, to po teście tej linii trendu od góry, robienie fali czwartej i kontynuacja wzrostu. Jeżeli chcielibyśmy wejść jeszcze bardziej wewnętrzne struktury, to jak mógłby wyglądać wzrost? Otóż wzrost powinien wyglądać w ten sposób, że to, co tutaj się narysowało, to była fala A, to jest fala B, a tutaj trwa fala C. Tak mniej więcej powinno to wyglądać. I ta fala C, jako ruch trójfalowy, będzie świadczyć o tym, że mamy falę trzecią. Jeżeli jednak się nie wydarzy ten wzrost, tak? Jeżeli jednak nie będzie tej kontynuacji, którą tutaj narysowałem, rynek nie zrobi tutaj, może ja to opiszę, żeby było dla Was czytelnie. Czyli mamy A, B i trwającą falę C. Weźmy sobie, powiększymy. Większe, czerwone, granatowe. Czyli jeżeli ma się realizować ten scenariusz, to ta fala C powinna być tutaj wyżej.
zdecydowanie wyżej, powyżej 70 tysięcy. Jeżeli zobaczymy taki duży wzrost, jeszcze będę to aktualizował, bo to nie jest jakieś sztywne założenie, że powyżej 70 tysięcy. Ale jeżeli zobaczymy ten wzrost, to będę zakładał, że po korekcie, że spadek będzie korektą, potencjalną lokalną falę czwartą, czyli 1, 2, 3, 4 i jedziemy z 5. Ale jeżeli jednak nie wydarzy się tutaj taki wzrost, tylko cena zacznie spadać, to otwiera się droga alternatywna, której ja nie chcę zakładać, bo tak jak wam mówiłem, ja z dużego interwału jestem cały czas nastawiony prowzrostowo. Ja w te wszystkie wzrosty cały czas handluję we wzrostach. Cały czas założenia są wzrostowe. Każdy dołek, wszystkie te strefy, zresztą jak ktoś dłużej ogląda, to doskonale wie. Ja jestem cały czas nastawiony prowzrostowo. Uważam, że Bitcoin prędzej czy później osiągnie te 90 tysięcy. Więc w tych wewnętrznych strukturach szukam tylko okazji do wzrostów. Ale jeżeli jednak się mylę i nie będzie tych wzrostów, to Elliot zakłada, że my w tym miejscu kończymy falę C i nie będzie tutaj wyjścia powyżej 70 tysięcy i pojawi się taki spadek głęboki, to ja zacznę przechodzić na scenariusz. No, niestety, ale ten dołek będzie wybity i będziemy podążać w kierunku 46 tysięcy. Ale słuchajcie, ja wrócę do tego scenariusza spadkowego, jak się pojawią wystarczające sygnały. Na tą chwilę nie zakładam tak głębokiego spadku. Nie zakładam tak głębokiego spadku, zakładam kontynuację wzrostów i przy tym scenariuszu zostaję i w tym scenariuszu szukam kolejnych okazji. Możemy sobie jeszcze opisać tą potencjalną tutaj falę C. Założenie jest bardzo proste. Fala C trwa, mamy falę pierwszą, drugą, trwa trzecia, przyjdzie czwarta i piąta. Więc jeżeli w taki sposób się tu utworzy kontynuacja, to uważam, że jeszcze ten spadek nie powinien się tu utworzyć. Więc czekamy teraz na falę czwartą. Czekamy na falę czwartą, niech się tu pokonsolidują i jedziemy wyżej. I tyle. Bardzo prosty scenariusz. Teraz Solana. Obiecywany altcoin Solana w ubiegłych tygodniach były indeksy, surowce, także dzisiaj weźmiemy sobie altcoina. Solana, spojrzenie takie długoterminowe i tutaj tak. Co jeżeli będą spadki? Tak? Co jeżeli będą spadki? Jeżeli będą spadki, to zakładam, że taka struktura może te spadki zatrzymać. Czyli zejście poniżej stówy, przestrzeń 100 dolarów 60 centów, nie głębiej niż 77 dolarów 40 centów. Jest to dla mnie strefa, która ma potencjalnie zatrzymać falę C. Jeżeli taki spadek będzie oczywiście. Tak, jestem przygotowany na ten spadek. A co jeżeli nie będzie spadku, a fala B trwa? Ok. W takim razie wchodzę na dzienny interwał i zakładam, że dla tego wzrostu dostaliśmy korektę, która się już zakończyła. Ok? Która się zakończyła i teraz przygotowujemy się do kontynuacji wzrostu, wyjście ponad 220 dolarów. W takim razie schodzę na jeszcze niższy interwał i na niższym interwale rozpoznaję pierwszy ruch wzrostowy, korektę tego ruchu, która składa się z fali A, B i C. I w tym momencie fala C zostaje złamana, a więc zakładam, że mam dołek fali C. Korekta jako fala druga i trwająca fala trzecia. Ja już pierwsze analizy na grupie robiłem z tych stref na kontynuację wzrostu. Ja do strefy jako TP1. Teraz jakich scenariuszy się tutaj spodziewał? Kolejnej okazji spodziewałbym się na kontynuację wzrostów dla scenariusza takiego, że mamy falę 1, 2, 3, A, B, C. W tym momencie powtórzenie tej fioletowej korekty wielkości fali drugiej, tą strefę trzeba sobie przestawić.
Powtórzenie tej korekty 1 do 1, te strzałki rzucone bolem przeszkadzają. O. Powtórzenie tej korekty będzie miejscem z największym prawdopodobieństwem zatrzymania fali potencjalnej czwartej i kontynuacji wzrostu w myśl fali piątej, która też powinna mieć 5 fal. Scenariusz alternatywny to scenariusz, który zakłada, że w strefie fioletowej, z której może wydarzyć się ten spadek, a to aktualnie właśnie zaliczamy jeden z poziomów, który mógłby ten spadek wykonać, ale nie jestem tu zwolennikiem pchania korekt, żadnych spadków i z takich rzeczy, ewentualnie przygotowywać się na spadek, ale nie zakładać spadków, nie lubię działać pod prąd. Jeżeli się mylę i w tym miejscu zakończyła się nam korekta, to trwa fala trzecia. To trwa fala trzecia. Może inaczej. Która będzie wyglądać w ten sposób. I pojawi się w końcu fala czwarta, która będzie testować tą linię trendu od góry. Linia trendu wynikająca tutaj z tej korekty. I to może być kolejna okazja. Cały czas scenariusze wzrostowe. Więc jeżeli będzie tutaj lokalny spadek, to jest pierwsze miejsce dla mnie. Czy dla mnie? No dla mnie może nie, bo dla mnie były miejsca wcześniej, ale pierwsze miejsce od dzisiaj na kontynuację wzrostów. Jeżeli jednak tego spadku tu nie będzie, a te korekty będą się zawężać i będzie przybierać na dynamice wykres, to dopiero kolejną okazję szukałbym po powtórzeniu tej korekty. Po wzroście, który minimalnie zrobi 210, w zaokrągleniu 210 dolarów. Czyli dopóki nie będzie takiego wzrostu, to tej korekty nie będę chciał powtarzać. No i to tyle. Właściwie. Czyli Solana, przygotowywanie się do wzrostów, przygotowywanie się na wszystkie możliwe korekty, które mogłyby się tu pojawić i korzystanie z tych korekt na kontynuację wzrostów. Ja tę Solanę cały czas aktualizuję oczywiście w Discordzie. Może bym to pokazał to nawet. Solana. XRP wcześniej. O, XRP też handluje z poziomu już 57 centów. Teraz cena jest przy tej linii trendu. Solana. To jest właśnie te lokalne, te strzałki, co usuwałem. Strefy. Na TP1. No i tutaj te scenariusze, nie? Pierwszy TP1. A scenariusz alternatywny, dlatego strefa fioletowa to tylko TP1. Może iść to wyżej. Co ciekawego, dzisiaj sobie mówiliśmy na wstępie o tej platynie. Platyna. O. Akurat na live to żeśmy omawiali. Platyna. Akurat live w poniedziałek prowadziłem i podczas live'a żeśmy zawierali tutaj pozycję. To fajnie strzeliło. I się kręci, no. Zobaczymy, co dalej da. Jestem bardzo ciekawy, jak tam inne altcoiny. Ja ten weekend przeznaczam na analizy altcoinów i szukanie tam okazji, bo uważam, że jest potencjał. Warto się teraz skupić na altcoinach i poszukać nawet w tych wewnętrznych strukturach jakichś fajnych korekt, które pozwoliłyby dołączyć do wzrostów. Uważam, że jest spore prawdopodobieństwo, że w najbliższym czasie dynamika na kryptowalutach może się zwiększyć. Dobra, myślę, że bardzo optymistyczny film. Ja Wam życzę równie optymistycznego weekendu i słyszymy się za tydzień. Trzymajcie się, cześć.